Byliśmy już na poszukiwaniu naszych świętych rycerzy w Anglii, Francji, Szwecji, a dzisiaj wybierzemy się na Węgry. Na Węgrzech żył pewien święty król, święty Stefan. Święty Stefan był pierwszym królem węgierskim, który dostał koronę od samego papieża. Korona piękna, zrobiona ze złota, wysadzana z drogimi kamieniami. A na szczycie korony to, co najważniejsze, krzyż Chrystusa, który miał przypominać królowi, że jest odpowiedzialny, aby ten krzyż, który wieńczy jego złotą koronę, niósł wszystkim narodom i każdemu, kto mieszka w jego kraju. Każdego, kto mieszka w jego kraju, prowadził do Chrystusa. I tak było. Święty Stefan, przez to, że sam żył bardzo pięknie i jako święty król zapisał się na kartach historii, także budował kościoły, klasztory, kazał, aby wszyscy znali Chrystusa. Ale życie każdego człowieka ma swój początek i ma swój koniec, o czym będziemy sobie przypominali za niedługo. Najpierw Dzień Wszystkich Świętych, a potem Dzień Zaduszny. Każdy z nas stanie nad grobem osoby, która kiedyś żyła, ale kiedyś Pan ją wezwał do siebie i poszła do Boga, aby zdać rachunek ze swojego życia. I tak było ze świętym Stefanem. Kiedy już był starszy, pomyślał, komu ja przekażę ten mój naród, aby ta osoba dalej prowadziła wszystkich do Chrystusa. Mam dzięki Bogu jednego syna, którego kocham, a jest on także pobożny i kocha Chrystusa. Jak kocha Chrystusa, to będzie kochał i mój naród. Ale niestety, syn świętego Stefana brał udział w bitwie. W tej bitwie był raniony tak, że niestety umarł. Święty Stefan pozostał bez dziedzica. I tak się zastanawiał, komu teraz powierzyć władanie nad moim narodem. I niestety nie mógł znaleźć nikogo wśród najbliższej rodziny, bo okazało się, że choć święty Stefan sam żył pięknie i pobożnie, to jego rodzina wolała żyć jak poganie. Nie chcieli wcale przyjąć Chrystusa, bo żyć tak jak Jezus, to znaczy kochać każdego człowieka, nawet tego, kto mnie nie lubi, a nawet nienawidzi. Żyć jak Pan Jezus, to dzielić się nawet ostatnim kawałkiem chleba. Żyć jak Pan Jezus, to dzielić się wszystkim, co mam. Ale oni chcieli żyć jak poganie, żyć tylko samą przyjemnością. Więc nawet postanowili zabić świętego Stefana, ale tak Pan Bóg pokierował, że ten, który chciał go zabić, został złapany i sam poniósł taką karę, jaką chciał wymierzyć zbrodnie swojemu królowi i swemu władcy. Święty Stefan umarł w opinii świętości. Pochowano go w kościele i po dzień dzisiejszy Węgry oddają mu cześć jako jednemu z najlepszych swoich królów i przechowują niezwykłą po nim pamiątkę, koronę. A na tej koronie znajduje się co? Kto pamięta? Co znajduje się na koronie, na szczycie korony świętego Stefana? Co się znajduje? Krzyż. Bardzo dobrze. I ten krzyż ma wszystkim Węgrom przypominać, że to, co najpiękniejsze, człowiek ma zawsze od Boga, a my wszyscy powinniśmy być pod Jego nogami. To nie znaczy, że Bóg nas depta. Wcale nie. On nas właśnie przez ten krzyż pociąga do nieba. Kto pamięta, jaki święty był w dniu wczorajszym? Kto zapamiętał? Święty Wacław. Bardzo dobrze, święty Wacław. A ktoś pamięta, z jakiego kraju pochodził święty Wacław? Kto pamięta? Z Czech. Bardzo dobrze, święty Wacław pochodził z Czech. A mówił ksiądz wam, jaki kościół w Polsce jest wystawiony świętemu Wacławowi? Ktoś pamięta, co to za jeden z najważniejszych kościołów? Ktoś pamięta? No to trzeba będzie... O, ktoś sobie przypomniał. Katedra. Bardzo dobrze, jest nawet świętemu Wacławowi wystawiona piękna katedra w Czechach. Jeden z najpiękniejszych budynków gotyckich, który stawiano aż 500 lat. Jak zaczęto stawiać, stawiano go 500 lat i dopiero niecałe 100 lat temu zakończono jego budowę. I dziś znajdują się w nim kości świętego
któremu cześć oddają Czesi. A teraz pytanie. Kto pamięta, jaki z naszych świętych ma u swoich stóp wielkiego, strasznego smoka? Co to za święty, co ze smokiem występuje na obrazach? Święty Jerzy. Bardzo dobrze, jest to święty Jerzy. A kto mi powie, czy naprawdę istniał ten smok, którego ma święty Jerzy pod nogami? Nie. A kto mi wyjaśni tą zagadkę? Co więc symbolizuje smok? Zło. Bardzo dobrze, smok symbolizuje zło. A kto mi powie, co to za święty, czy ma krzyż w swoich rękach, a na krzyżu napisane dziwne słowo w języku greckim chodie. Co to za święty? Kto pamięta? Mamy kandydatów. Co to za święty? Ekspedyt. Bardzo dobrze, jest to święty Ekspedyt. A który święty z naszych rycerzy patronuje strażakom? Jak nazywa się ten święty, który patronuje wszystkim strażakom? Święty Florian. Bardzo dobrze. A kto pamięta, gdzie znajdują się kości świętego Floriana, gdzie święty Florian został pochowany? W Krakowie. Bardzo dobrze, w Krakowie. Nawet mówiliśmy, że wydarzył się cud, gdy płonęło miasto Kraków. Wtedy zjawił się święty Florian i lał wodę na wieżę kościoła, aby całe miasto nie spłonęło. I od tego czasu wszyscy wzywają świętego Floriana jako patrona strażaków i wtedy, gdy jest niebezpieczeństwo pożaru. Pięknie. A kto mi powie, który święty z naszych rozmawiał ze zwierzętami, z ptakami i nawet rozmawiał ze strasznym wilkiem? Święty Franciszek. Bardzo dobrze, był to święty Franciszek z Asyżu. A kto pamięta, coś ten święty, ojciec tego świętego zajmował się pewną taką profesją. Co sprzedawał ojciec świętego Franciszka? Tu dziewczyny powinny najlepiej pamiętać, ale tu chłopak sobie przypomniał. Co ojciec świętego Franciszka sprzedawał? Rzeczy. Rzeczy, tak. I co jeszcze pamiętasz? Drogie tkaniny. Bardzo dobrze. Drogie, piękne tkaniny, które święty Franciszek swego czasu zabrał ojcu i rozdał wszystkim ubogim. Pięknie. Dzisiaj egzamin zdany. Zapraszam wszystkie dzieci. Jutro także na różaniec na godzinę 16:00 będzie msza święta dla dzieci. Po tej mszy świętej odmówimy wspólny różaniec. Udało się zaprosić paru naszych świętych. Oczywiście oni nie zjawią się jako duchy, tylko nasi starsi koledzy pięknie przebrani, aby uczcić naszych świętych, zjawią się tutaj, abyśmy sobie mogli wyobrazić, ilu tych świętych było. Czy wszyscy przyjadą, to jeszcze nie wiem. Pewnie będzie z 20, bo biskupi i księża, jak to w niedzielę, pewnie będą zapracowani, ale święci rycerze i królowie na pewno się zjawią. I potem jesteśmy zaproszeni na bar u królowej, u Matki Bożej. Będziemy się cieszyli, że przychodziliśmy tutaj przez cały miesiąc uczyć się kochać Jezusa i Maryję, a także sobie będziemy przypominali naszych świętych i się cieszyli tym, że nad nami znajduje się niebo pełne świętych, którzy każdego dnia stawiają się za nas, modlą się za nas i opiekują się nami, abyśmy także, tak samo jak oni, doszli do nieba. A teraz będziemy odmawiali piękną modlitwę. Kto pamięta jaką? Pod Twoją obronę. Bardzo dobrze. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.